Marcin, znowu twoje niekonwencjonalne zagranie, ale dzisiaj radosny finisz, bo przynosi nam punkty. Na pewno się cieszymy, bo wychodziliśmy na to spotkanie z myślą, żeby wreszcie złapać jakąś serię, żeby to nie było jednorazowe zwycięstwo, tylko żebyśmy poprawili to u siebie i żeby gdzieś tworzyć jakąś taką małą serię, żeby piąć się w tej tabeli. Był mały roller coaster, ale na szczęście z naszym szczęśliwym finałem, więc na pewno się bardzo cieszymy. Z kim jak z kim, ale chyba z Odrą nie wydawało się, że to spotkanie może się potoczyć w taki sposób. Tymczasem no jest to zwycięstwo, które mocno nas raduje. No na pewno. Szkoda trochę tych straconych bramek, bo gdzieś przed straconą pierwszą mieliśmy to spotkanie pod kontrolą. Gdzieś nam przydarzył się błąd. I prowadząc też 2-1, też w zasadzie przeciwnik nie stwarzał jakichś klarownych sytuacji i sami sobie tą bramkę strzeliliśmy. No, na szczęście udało nam się wyciągnąć ten wynik, pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną i na pewno z tego trzeba się cieszyć. Wspomniałeś o tym charakterze, to nie jest pierwsze spotkanie, kiedy strata bramki nas nie załamuje, wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że te punkty dzisiaj zostały przez was wyszarpane. Rzeczywiście już po meczu w Tychach sobie powiedzieliśmy, że gdzieś tą walką, zaangażowaniem, determinacją, walką o każdy metr boiska można wiele w tej lidze zdziałać i na to spotkanie wyszliśmy z podobnym nastawieniem. Gdzieś mieliśmy oczywiście momenty dekoncentracji, musimy nad tym pracować, ale na pewno zaangażowanie całego zespołu było duże i za to brawa dla zespołu.